Postępujący proces starzenia się społeczności lokalnej, niski kapitał społeczny, niemal dziedziczne ubóstwo i bezrobocie oraz zły stan techniczny substancji mieszkaniowej miasta to największe bolączki Suwałk wskazane w najnowszym programie rewitalizacji Suwałk opracowanym przez Instytut Miast. Autorzy opracowania podkreślają, iż największym problemem w sferze społecznej jest bezrobocie, szczególnie długotrwałe. W naszym mieście mieszka wiele osób dotkniętych ubóstwem, a także dysfunkcjami społecznymi, wiążącymi się z uzależnieniem, a także niepełnosprawnością. Dużym wsparciem mogą okazać się działające w mieście liczne organizacje pozarządowe. Problem ubóstwa, zdaniem autorów opracowania, wiąże się z wykluczeniem społecznym i jest dziedziczny z pokolenia na pokolenie. Szansą na powstrzymanie spirali kryzysu, według specjalistów z Instytutu, jest wzmocnienie wsparcia wszelkich działań na rzecz dzieci i młodzieży. Konieczne jest także powstrzymanie migracji. Wprawdzie ostatnie dane statystyczne pozwalają na nieco optymizmu w tej ostatniej kwestii, jednak wciąż, i to nie tylko w opinii naukowców, zbyt mało oferujemy młodym ludziom i dlatego szukają swojego szczęścia poza Suwałkami. Wielu mieszkańców opuszcza też Suwałki z innego powodu. Na miejsce zamieszkania wybierają obszary pozamiejskie. Są takie obszary, gdzie te problemy nam się piętrzą. Ta analiza jest taka wielopłaszczyznowa, wieloaspektowa. No, widzimy chociażby po wynikach maturalnych, gdzie jakie wyniki uzyskiwane są wśród naszych mieszkańców na konkretnych osiedlach, ulicach, kto korzysta z środków pomocy społecznej, gdzie największa liczba osób zamieszkuje, tych korzystających z MOPR-u. No i to są pewne takie problemy, no ale ja oceniam, że Suwałki nie są takim miastem, gdzie rzeczywiście te problemy z pełną ostrością występują. Oczywiście ich jest dużo i to czasami właśnie nakładają się na siebie, natomiast no po to ten program został przyjęty przez Wysoką Radę, żebyśmy mogli no, zmierzać w kierunku eliminowania tych wszystkich zjawisk negatywnych z funkcjonowania naszego miasta. Będziemy aplikowali o środki finansowe i na działania te twarde, inwestycyjne, ale również i różne działania, jakie społeczne, miękkie. Program obejmuje też inne aspekty, między innymi analizę układu komunikacyjnego, która wpisuje się w większości w zabytkowy układ urbanistyczny. Mówi się o nierównomiernym rozwoju miasta i skutkach społecznych oraz gospodarczych, które wymagają interwencji.